Bardzo proszę, pan Tomasz Desko. Dziękuję pani poseł za zaproszenie, dziękuję za głos. Szanowni państwo, chciałem się podzielić też z perspektywy pracodawców i części pracowników, jak patrzymy na tą projektowaną ustawę. To, co powiedział już przed chwilą pan rzecznik, nie jest prawdą, że wszyscy pracodawcy chcą możliwości kontroli. Tak podają media. To nie jest prawda. Bardzo wielu pracodawców jest przeciwnych temu narzędziu. Nie chcemy tego narzędzia. Pracownik to nie jest niewolnik. Użyję dość mocnego porównania, że kiedyś przed zakupem niewolnika, czy też zatrudnieniem go, zaglądało mu się w zęby i sprawdzało, czy jest zdrowy. Nie wyobrażam sobie, żeby przy zatrudnianiu pracownika, tudzież kierowaniu go na jakieś stanowiska, żeby pracodawcy sprawdzali jego stan zdrowia. Pracownik nie jest własnością pracodawcy. To nie jest maszyna, to jest człowiek. I musimy cały czas brać to pod uwagę. Uważam, że pracodawcy nie mają prawa i nie chcą naruszać podstawowego prawa naturalnego, które jak prawo własności jest przyrodzone. Nie mamy prawa ingerować w zdrowie, ciało pracownika i oczekiwać szczepienia się jako warunku pełnoprawnej pracy. To jest niezgodne z prawem i to jest niemoralne. Pracodawca wreszcie nie jest lekarzem, a stan zdrowia pracownika jest objęty tajemnicą lekarską. Pracodawca nie może pytać o tak intymne szczegóły dotyczące zdrowia pracownika. Gdybyśmy przyjęli tą analogię, no to może za chwilę będziemy pytali pracownika, czy jest chory na inne choroby zakaźne, śmiertelne, jak AIDS, biegunka, gruźlica, czy nawet zwykła grypa. Przecież dzięki zwykłej grypie też można umierać. To tylko lekarz może decydować o zdolności do pracy każdego pracownika, a nie pracodawca, a pośrednio będzie mógł to robić zgodnie z tą ustawą. Muszę powiedzieć, że pracownicy, którzy często już dwu, a nawet trzykrotnie zaszczepili się, nie chcą tego robić. Wielu z nich nie chce tego robić, bo widzą, że to jest nieskuteczne, że nadal transmitują wirusa, że nadal chorują, że część z nich umiera. Więc budzi się opór wśród pracowników. Uważam, że należy szanować wolę i prawo pracowników do samodzielnego podejmowania decyzji w tej kwestii. To jest kwestia ich własnego ciała i ich zdrowia. To, co bardzo ważne, uważam, że pracownicy bardzo rozsądnie zachowują się w trakcie tak zwanej pandemii. Jeśli widzą u siebie objawy, sami się izolują. Nikt ich nie musi do tego zmuszać. Tak samo jak chorowali na inne choroby, odsuwają się z pracy, idą na zwolnienie, biorą urlop, leczą się. Nie chcą zarażać swoich kolegów i koleżanek w pracy, nie chcą zarażać swoich bliskich. W związku z tym uważam, że należy uderzać do zdrowego rozsądku i mądrości pracowników, a nie zmuszać ich do czegokolwiek. To, co już częściowo powiedział też pan rzecznik, że te przerzucenie obowiązku kontroli na pracodawców spowoduje bardzo negatywne skutki w relacji pracownik-pracodawca. A każdy pracodawca, i myślę, że wielu pracowników, wie o tym, że ograniczy to zaufanie między nimi. A tylko ono jest podstawą dobrej, efektywnej pracy. Nie można psuć relacji pracodawca-pracownik. Rozmawiałem z wieloma pracownikami i pracownicy są przerażeni tym, że będą musieli się szczepić. Wielu z nich nie może się szczepić ze względów medycznych. Wielu się boi, bo ktoś bliski zmarł po szczepionce i mają do tego prawo. I teraz boją się, że zostaną zwolnieni z pracy. Proszę wyobrazić sobie, jakie skutki psychiczne i w ich zdrowiu psychicznym może przynieść taka ustawa. Oni po prostu się boją o własne życie, o własną pracę. W związku z tym nie możemy ich zastraszać. I wreszcie ostatni aspekt. Kwestia wielkiego ryzyka mobbingu. Uważam, że to wątpliwe prawo może stać się w rękach nieodpowiedzialnych pracodawców, a ich bezpośrednich przełożonych, może być narzędziem do dyskryminacji, do nierównego traktowania, a nawet osobistych rozgrywek z pracownikami. W związku z tym uważam, że wprowadzenie tej ustawy bardzo negatywnie wpłynie na prowadzenie biznesu, a to się będzie przekładało na całą gospodarkę. To jest stanowisko przynajmniej części pracodawców, z którymi mam kontakt i którzy prosili mnie o wyrażenie tego zdania w tych opinii w tym miejscu. Dziękuję.